chyba się udało. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj, słuchajcie, jest wielki, wielki dzień. No bo, słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Ja nagrywam ten odcinek przed streamem, którego odpalam, ale prawdopodobnie, nie mówię, że na pewno, ale prawdopodobnie udało nam się dzisiaj już wbić 100 tysięcy, więc jeżeli już jest teraz 100 tysięcy, dziękuję wam bardzo za 100 tysięcy i to jest w sumie niecały rok, w który udało nam się takie coś wbić. No jeżeli nie dzisiaj, to jutro na pewno to już będzie, więc to już jest kwestia tylko czy dzisiaj, czy jutro, ale wydaje mi się, że już to dzisiaj udało mi się zrobić na live. Jak to był na live, niekoniecznie napiszcie w komentarzu, że był, bo to jest bardzo ważne. Ja co mogę powiedzieć z tej strony, no dziękuję, dziękuję, bo to było takie moje marzenie od takiego, prawda, małego dzieciaka, który se tam oglądał YouTube'a, żeby mieć... Tościk! Co? Co? Stary! Ale ty mi przerywasz taką przemowę teraz. Siema. No siema, ale dlaczego mi przerywasz przemowę moją? No dobra, to sorry, to dokończ sobie, ale szybko, szybko. Dobra, to nieważne, dobra, może to poczekać, mów o co chodzi. Szybko, chodź, musisz coś pokazać, chodź. Co? No to aż tak, co się stało? Co ty gadasz? No ja jestem w szoku, nie będę ukrywał, nie? No ale co się stało? Nie będę mówił, że nie. Co się stało? No, zaraz ci pokażę. Mapa. Jaka mapa? No zobaczysz, jakaś mapa czegoś dziwnego, nie wiem co to jest. Wygląda jakieś... Co? Nie, dobra, no. Jakaś czarna... Dobra, zobaczymy. No gdzie ta mapa? Na dole? Chodź. Dobra. Bo mi blokujesz przejście. Dobra, gdzie jest ta mapa? No chodź. Tu patrz, schodzę sobie na dół, bo chciałem sobie ten live'ika odpalić, nie? No. Schodzę, a tu to. O kurde, dobra, to jest... Ej, to... No, ja mówię... Widziałeś tak, kiedyś coś takiego? Stary, czekaj, nie, patrz, ja mówię tak, schodzę tu, idę tu i w szoku jestem, i tak stoję, i tak patrzę na cena tym. Dobra, czekaj, biorę tą mapę. I ja mówię, no nie mogę. Ale ona jest gdzieś daleko chyba, wiesz? Ona jest gdzieś tak, daleko. Szukamy tego? No musimy, no kurde, teraz jak już dałem to podałeś. Gdzieś się na mapce? No właśnie nie widzę, w tym problem, no, że czekaj, właśnie nie widzę. Musimy chodzić w którąś stronę. Chodź tu, zacznijmy. A właśnie, pa, taką platformę z tu wybudowałem, pastery. Gdzie? A tu? No i dobra, no. Nie coś. A co? Ale nie będę mówił co. No właśnie nie wiesz, dobra. No ale dobra, czekaj, wróćmy do tej mapy. Jak myślisz, co to jest? Co to jest? Daj, rzuć. Czekaj, muszę ją tak wziąć, o, masz. I co? Co sądzisz? Czekaj. Wiesz, to wydaje mi się, że to na twojej wyspie to nie będzie. Nic, ale co ci to przypomina? Co to jest za wyspa, jak myślisz? Co? Nie wiem, no czarna wyspa chyba z czerwonymi drzewami, ale widzisz tą żółtą kropkę? Ciekawe co to jest pewnie jakiś skarb. Żółtą kropkę? Aha, to, taka bardziej beżowa. Dobra, kropka, nieważne, kropka, no. Dobra, ale to trzeba znaleźć, dobra, to czekaj, którą stronę? Mostem się przebiegniemy. Mostem? Dobra. Na razie. Dobra. Nie, nic nie widzę. Informuj mnie na bieżąco. Dobra, nadal na bieżąco nic nie widzę. Oj, nadal bieżąco dobra, nic stary, nie widzę. To jest stary gdzieś na wodzie, najwyższy no, ta, no to co ty nie powiesz, że to jest gdzieś na wodzie? Gdzieś tutaj u nas. Ale co? Wierzę, chyba ty. Ale punkt. Ale co nam wyższy punkt da? To nie ma znaczenia, jak jest wysoko. My się rozpłyniemy, może będzie widać. Aha, o to ci chodzi, no dobra, to dawaj na tą wieżę moją, ona jest najwyższa, no. Może z niej będzie coś widać, ale wątpię. Nadal nic nie ma na mapie, nic. Nie, widzę kropkę, dobra, mam kropkę. Widzisz? Pojawiła mi się, tylko ja nie wiem w którą stronę. Czy idziemy w tamtą stronę gdzieś? Nie wiem właśnie w którą, ale gdzieś ale dobrze patrzcie, szliśmy. Byliśmy u mnie i nie było widać. Poszliśmy do ciebie i było widać. No, czekaj. Czyli to by trzeba było... Czekaj, bo... O kurczę, pali mi girę. Czekaj, wystrzelę się w tamtą stronę i zobaczę, czy się coś zmieniło na mapie. No. Tak, dobra, zmieniło się. Klikałem w tą stronę, ale nie, w sensie to trzeba gdzieś w tamtą stronę, ale to cofnijmy się po łódkę. Niepotrzebnie właśnie myślałem, żeby po mnie przejść łódką. Dobra, to chodź na tamtą wyspę. No tam... Szybciej tu mamy, a i tak potrzebujemy łódkę, która już tam czeka, więc będziemy szybciej mieli. Ale dobra! Ale co jawa, widziałeś no, to? No, jakaś wyspa dziwna, ale dobra, no, ale czemu ta mapa jest u ciebie w ogóle? I właśnie nie wiem, ja jej tam nie dałem, przyrzekam ci. Tak, jasne, ty ostatnio masz mnóstwo jakichś, kurde, mnóstwo rzeczy ukrywasz. Najpierw Venomix zabrałeś, teraz nagle tu takie ten...
I teraz nagle może jeszcze to jest moja wyspa, którą sam wybudowałem. No pewnie, pewnie tak, no. Pewnie tak. Gdzie ty jesteś? A, nieważne. Czekaj, ja będę trzymał mapę, a ty jedź. Dobra. Kurczę, wsiadaj najpierw, dobra. Ja trzymam mapę i widzę, gdzie lecimy, dobra, czekaj. No tak, ale to musimy chyba skręcić lekko w prawo, musimy chyba... Czekaj, ale się nic nie zmienia teraz. W twoje prawo czy w moje prawo? Nie, a nie, dobra, zmienia się. Teraz, no wydaje mi się, że... W prawo, no na pewno w prawo. Nie, no kurde, to jest to samo, twoje prawo. Tu, i teraz teoretycznie powinniśmy... Jest! Co? Gdzie jest? To jest mała wyspa, co ty gadasz, nie ma. Jest, no stary... Gdzie? Ja nic nie widzę. Nie masz wtedy. Zasłaniałeś mi głową, ej faktycznie, jaka wyspa. Co jest grane? Sprawdź, jest ta kropka. I podpływam od strony kropki. No dobrze płyniesz, przed siebie aha, ciągle. Dobra, już widzę, co to jest ta kropka. Tabliczka, no, czekaj, podejdźmy do tego. No, ale inna opcja, stary. Dobra. Ja bym tego faktycznie. Budować, ej, o nie, stary. Wyspa Venoma. To jest wyspa... Miłe. Kurde, powiedz... Nie! Powiedz, że... Chodź tu. Chodź tu, nie zostawiaj mnie. Ale nie ma go tu, nie? No nie wiem, chyba nie. Chociaż... No tak drzemy mordę, ty, jest zaćmienie księżyca jest, widzisz? O, stary. O nie, stary, ja nie chcę tu być. Dlaczego jest zaćmienie księżyca? Co się wydarzyło? Stary, no nie. Dlaczego jest zaćmienie księżyca? Akurat w tym momencie, kiedy jesteśmy tu, powiedz, że masz jakąś pochodnię, proszę. Ja mam pochodnię. Dlaczego jest... Tak drzemy mordę, on by już dawno nas słyszał. Daj mi pochodnię. A daj mi łapę. Co mam ci dać? Mapę, dobra. No, patrz. Ale dlaczego zaćmienie akurat w tym momencie, kiedy my jesteśmy na wyspie Venoma? Co tu jest nie tak? Czekaj. Ej, dobra, zwiedzamy chyba, nie? Tylko miecz weź w łapę. Czekaj. Co? Idę coś sprawdzić. Chodź za mną, żebyś mnie jak coś obronił. No idę. O! O tym mówiłem. O kurde. Wchodzimy? Bo widziałem to na... Nie wiem, boję się. Dobra, stary, uwaga. Pup. Ale to będzie... Co? Nie wiem, co to jest. Nic tu nie ma. Tak jakby kopalnia. Ale bez surowców. Kurde, dziwne, strasznie jest ta wyspa. Dobra, czekaj, czy coś tutaj jest? Nie. Mi się wydaje, że tutaj coś będzie, tylko to może być nieźle ukryte, wiesz, skoro to Venom. Na pewno. Raz, że to Venom, a dwa... Gdzie ty jesteś? Za tobą. Nie rozdzielajmy się. Raz, że to Venom... No i to zaćmienie. Może być tak, że podczas zaćmienia nie widać jakiegoś przejścia czy coś. Też jest nie, taka szansa. Właśnie, a już się robi jasno, nie? Tak, idzie dzień, ale... A w drzewie gdzieś? W drzewie? No może. Dziura. Ale to nie, to w górę to raczej nic nie będzie, to jak już to w dół. O, tu jaka jest taka dziura, duża dziura. No ale to jest na drzewie, to nic tam nie ten, to musi być bardziej w dół chyba, no bo w koronie drzewa by mało miejsca było. Dobra, nie wiem, stary, to wygląda strasznie. To wygląda strasznie, nie będę ukrywał. Dobra, starego tu nie ma na pewno. No to ja widzę, że nie ma, ale... Zeszli? A tu jest jakaś woda w tym miejscu, tak dziwnie rozlo... A nie. Nie, no, normalnie. A nie. Masz coś? A nie. Nie, po prostu było takie zagłębienie. No. Kurde, no nie wiem, stary, tu nic tu nie widzę. To po prostu wyspa, tak jakby. Tak jakby w sumie ledwo się tu wprowadził. Tylko, gdzie ty jesteś? Pod wodą, wiesz, opływam. Aha, tu, dobra. No, tak jakby, wiesz, jakby dopiero tutaj przyszedł i zamienił, i wybudował tą wyspę albo coś. No stary, tak drzemy mordę, żeby już dawno nas zabił. No, więc go tu nie ma raczej, dobra. No, na całe szczęście. Ale nie, tak blisko naszych wysp. No, to jest najgorsze właśnie, tego się boję, no, że stary, to możemy... Robimy fortyfikacje, trzeba się na to przygotować. Mówisz, że zamieniamy wyspy w zamki? Kurde, no. Możemy w zamki, albo jakiś mur robimy. Dobrze, ja mam ten schron pod ziemią. No, dobrze, bardzo dobrze, że masz ten schron. Widzisz? No, dobra, dawaj, wsiadaj. Jak coś, to mogę cię przenocować. Ty, a co tam jest pod wodą, widzisz to? Gdzie? Pod wodą, tam przed nami. Świeci. No? Świeci. Tam coś jest. Właśnie. Czekaj. A, to jest twój ten. Co? Nie. Chyba, to jest nie, patrz, tam jest przecież moja wyspa. Daleko. Czekaj, to przejdź się, bo nie widzę. Chodź tu. Gdzie to jest? Zgubiłem to. Czekaj, gdzie ty? Tu na dół. Wow, co tu jest? Nie wiem właśnie. Stary portal do Endu! Nie, żartujesz. No serio? Portal!
Co jest grane? Co jest grane? Dlaczego tu jest portal? Dobra, to jest... Ja się wkopuję. No dawaj. Chodź, zobaczymy może co tam jest. No zobaczymy, portal zwykły. Portal jest. Jak portal w sumie, no. Ja wiem, tyle. Ale... To jest... Wow. Poziom mi wziąłeś, chamie. No, ale nie jest aktywowany, nie jest aktywowany, no ale więc... Ale patrz, tu jest zakopane. No ale, no pytanie, czy coś jest tutaj w ogóle po tej stronie, czekaj. No ale wiesz jak wygląda przecież ta. No tak, ale to wygląda tak jakby to tylko to się zryspiło. Nic innego nie ma. Co jest grane, stary? Dobra, podejrzane, bo ja nie wiem, czy to ten Venom cały nie ma jakiś. No właśnie, pytanie, czy to nie jest jego. Dobra, chodź tu, bo to no muruje. A ty masz jedną drogę. Mam, tak, mam. Dobra. Czekaj. Będę musiał nabrać powietrza, bo... Dobra, ja tu... Ja też tu nabieram, ja już wypływam. O kurde. Wypływam, stary, a ty... A działa tu żelek? Działa, dobra. Może działać, no. Odbij się, bo trochę... Trochę działa, trochę nie działa. Ała, bije mnie już. Dobra. Dobra, ja jestem w łódce. No chodź. Czemu ty masz to w ręce? Wywal to. No dobra. Nie, teraz, nie! Kurde, z wyrolu. No nie, jak zginę teraz. Dlaczego ty masz to ciągle w ekwipunku? No bo miałem to z poprzedniego wypadu, no i tak sobie wziąłem, zostawiłem. Możesz się zawsze przydać. Tak, no tak bardzo, bardzo się przydaje, no jest świetny, naprawdę. Ulubiona rzecz moja w Minecrafcie. Jest tak blisko. Schrony, mury. Mur tu musi zostać postawiony. Kurde, ja mam gorzej, bo ty jesteś trochę dalej. Ty się nie musisz martwić, dopóki moja wyspa nie zniknie z powierzchni ziemi. Tak też, naprawdę. Ale jesteśmy mostem połączeni, więc strasznie szybko może do mnie przelecieć cokolwiek. Ja go nie znam. No tam, to prawda. No ale dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Na początku miałem przemowę dotyczącą 100 tysięcy subskrypcji. Przełóżmy ją na jutro. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.